Dobra, już jestem przygotowany na rusztowaniu. Tu, żeby pustaka nie odstawiać, na sznurku go nie podpierać, bo na świeżym to nie podeprzesz tak za bardzo, to od razu deska. Jeszcze oczywiście tak zjebać to tylko ja potrafię, bo deskę nabiłem, prawie mi brakło wysokości, nie? A deski jeszcze mam 40 cm, bym mógł jeszcze podnieść ją zdychę wyżej, no ale oczywiście tak spierdolić to tylko rapał potrafi. Dobra, jedziemy z pierwszym pustaczkiem. Troszkę dalej mam szafel, żeby... Szafel, kasterkę, nie wiem, ja to szafel na to mówię, żeby go nie przeciągać. Samemu w pojedynkę to chujowo, ani gęby do kogo odezwać, to muszę mówić do kamery, czyli do was. Kleiczek. I następny. Troszkę mam już rusztowanie przy nisko, ale już nie chciałem przestawiać. Jakoś tu jeszcze może z warstwy ogarnę. To wtedy od razu na 10 ramek się przestawię. A tak to będę musiał tańczyć. Obracać. Drugi już jest lepiej, bo można troszkę się sugerować poziomem z tamtego. Rafał! Docinka! Czego się drzesz? Już idę. Ile tam chcesz? Już ci mówię. No to się nie zmierzyłeś, a już się drzesz? Trzeba było kurwa najpierw zmierzyć. 16. Dobra, już ci tnę. Kurwa. Drze tu mordę, kurwa, nie zmierzył. Tylko tam równo utnij. Że ci nie zeszło. Się zejdzie 5 minut, to się zapol. Długo kurwa się tam będziesz z tym pierdolił? Już tnę. Masz majster, żebyś nie piął. Ach, z tym pomocnikiem moim, to wam mówię, non stop się sadzi do mnie. Rafał, docinka! A zmierzyłeś? 20,5, tnij nie pierdol. Już! Rafał! No w prawo! No to docinka czy zaprawa? Docinka i zaprawa. No nie rozdwoję się. Kurwa. Myśli, że ja to mam cztery ręce. Będę tu zapierdalał za 5 zł na godzinę, kurwa. Mundry, kurwa, ustanie se na rusztowaniu i krzyczy. Królewicz. No masz tą zaprawę? Tnę! Dali, bo nie ma czasu. Kurwa, sobota, on myśli, że ja tu będę dziś w pocie czoła robić. Ma go pojebał. Idę gdzieś się wyjebać pod bluzkę, bo przecież z tym głupcem to nie można, kurwa, spokojnie porobić. Brawo! Ja pierdolę, co za człowiek. Na chuj ci da docinka, jak nie masz zaprawy. Młody, ty się nie mądruj, tylko idź po zaprawę. Już idę. Weź se sam zejdź i se przywieź. Zobacz, jak to jest lekko. Wiesz, jak się zmęczyłem już? A jeszcze muszę to do góry wrzucić. Majster, może przerwę na papierosa zrobimy. Chyba cię pojebało, przerwa będzie o 10. No to może po kieliszeczku. W
pracy się nie pije. To może dwa. O, dwa to tak. Kurwa. Nie no, człowiekowi samemu to odpierdala. No i po co tyle najebałeś tej zaprawy? Jak ja tu mam do postawienia trzy pustaki, jak to będę dźwigał? Bo myślałem, że tak trzeba. Kurwa. Myśl, człowieku, myśl. Przyjebany jak gwóźdź do dechy ten mój pomocnik. Majster, ja myślę, że ty musisz zacząć tutaj od tej strony. Ty kurwa nie myśl, tylko masz robić. Ja tu jestem od myślenia. Rozumiesz? Rozumiem, przepraszam. No, kurwa. Bądź kurwa taki wyrywny. Do czego tam taki mądry nie byłeś? Gdzie? W dupie, a gdzie myślałeś? Kurwa cię pojebało, człowieku, co ty odpierdasz? Szefie, a dlaczego szef tu tyle zaprawy teraz nakład i musisz i musi napierdalać szef go mocno? A no synek, żeby pełna fuga była. Szefie, ale mogłeś mniej nałożyć tej zaprawy. Dobra, chuj cię to obchodzi. Moja sprawa, ja będę bił młotkiem. Ciebie tylko obchodzi docinka i zaprawa. Kurwa, jaki mundrol. Ja też jak będę kiedyś miał swoją firmę, to też będę tak mówił pomocnikom. W łeb się niech pierdolnie, stary, chuj tym młotkiem. A nie tu kurwa, tłucze, suporeksy. Szefie, a nie powinnaś używać młotka gumowego? Albo bardziej płaskiego? Uważaj, żebym cię nie pierdolnął kolcem w łeb. Ty płaski, kurwa. Szefie, nie masz poziomu na pustaku. A ty, kurwa, nie masz poziomu we łbie i dobrze jest. Szef, niech ogarnie tą zaprawę. Ja pierdolę, jak on się przypierdala. Człowieku, weź i zobacz, czy kurwa betoniarka w dobrą stronę kręci. Szefie, teraz się nie kręci, bo ją wyłączyłem. Wow, spostrzegawczy jesteś. Majster, ale łopata mi się złamała. To masz jechać i kupić drugą. Nie będziesz się opierał mi o betoniarkę, bo znowu coś pochlosz. Kurwa, on na wszystko ma odpowiedź. Siedzisz, nic nie robisz, byś mi przyniósł ołówek, bo mi spadł. Przynieś, podej, pozamiotej, a co ja jestem? Kurwa. No nie do odpocząć, za chuja tylko. Rób i rób. Proszę. Dziękuję. Teraz weź mi dotnij tu. Nie do posiedzieć, no. Kurwa, co za... Rafał! Co? Na prawa! Kurwa, drze tego ryja, jakby normalnie nie można było powiedzieć. Gdzie ty, człowieku, łazisz? Tu masz być przy mnie, a nie... Zaprawę mi przywieź. Kurwa, jeszcze trzeba urobić jedną, ja pierdolę. Siedzisz i nie urobiłeś? Kurwa, dzisiaj by się dał spokój, to nie, tylko robota. Pracoholik, kurwa, z niego, czy co? Ja pierdolę, co za człowiek, no zamiast urobić to. Teraz, kurwa, będę czekał. Ja no, muszę zapoli za nim, kurwa, upierdoli.
wszystkie chujowi ze dwie wieńce. Za mamusię jeszcze jedno. Kurwa, kiedy on przyjedzie? Pokaż co tu ujeba. Ej, gościu, coś mi ta zaprawa nie pasuje. Oj. Tu kurwa dwie łopaty, coś czuję, że są piasku więcej. Kurwa, jak się zawali przez ciebie, to pójdziesz do pierdla. To pójdziesz do pierdla. Ja wszystko zgonię na ciebie. Skąd on wiedział, że dojebałem więcej piachu? Kurwa, doświadczenie. Młody chciał starego wykiwać. Nie. Kurwa. No i co, szefie, skończyłeś? Masz postawione i teraz jedziemy do domu. Kurwa, nie mów do mnie szefie, bo szef to jest na jajach. Jestem majster. Albo panie murarz, o. No dobra, majster, to jedziemy do domu. Chyba cię pojebało. Zaraz się przenosimy na tamten narożnik. Ale majster, tam nie ma pustaków. Ja ci kurwa zaraz dowiozę. Zrozumiano? Dobrze, majster, już idę. Mam pomurowaną wiatkę. Tam z tyłu ścianę dokończyłem. Tu sobie taki mały narożnik jeszcze wypuściłem. Biorę się za ostatni odcinek chyba dzisiaj, bo jest prawie 12. Mam jeszcze taczkę zaprawy w betoniarce. A tym bardziej, że jest sobota. Na pewno nie będę tu przeciągał. Drobna korekta. To może zrobimy tak. Dobra. Odległość na pół zapałki. I jedziemy. Teraz jeszcze taki temat chciałbym ruszyć. Ile za budowę? No ciężko mi jest powiedzieć. No, do każdego klienta trzeba jakoś podejść. Praktycznie indywidualnie. Ludzie się pytają, ja nie odpisuję. No bo jak mogę powiedzieć cenę, jak nie widzę projektu? To jak mogę orientacyjnie nawet powiedzieć? No ja tak nie robię, przykro mi, ale nie, na oko nie strzelam. Przed chwilą mnie odwiedził inwestor i mówi, kurde, ale was tu jest na tej budowie, normalnie można się pozabijać. Ja mu mówię, że w tych dużych drzwiach to normalnie jest taki tłok, że nie możemy się zmieścić. Podejście super, bo inny to by na pewno kurwił. Co to jest? Firma. A tu sam majster robi. Tutaj to o to chodzi, żebyś nie zaczął i nie uciekł. O. Że dobra, fundamenty. My tam przyjdziemy za 2 tygodnie, czy za tydzień. A nas nie ma. O, to jest największa wtopa. Że obiecujesz, a tu chuj z tego jest. Jak to się w szkole nazywało? Frekwencje. Trzeba mieć wzorową frekwencję na budowie. Człowiek do szkoły lubił zawagarować, a na budowę trzeba się odhaczyć jak w pośredniaku. Betoniarka pusta! Myć czy urabiać? Możesz myć. No, w końcu, kurwa. Co tu się dzieje? Kurwa.
Już zobaczył dno w betoniarce, to już, aby do dumu. O, ile to trzeba mieć nerwów na tego pomagiera mojego, to wam mówię. Do domu się pojedzie. Do dziewczyny. Tylko tam mi dobrze umyj tą betoniarkę, ty. Po magierze za 5.12. O, już krzyczy, żeby czysta betoniarka była. Dobra, się pokręci, ja mu to zawiozę. Niech se muruje ten mundrol. Teraz będzie siedział nad tą toczką do zimy, zanim wymuruje. Wszystko mu ładnie umyj, a pan majster se wsiądzie do samochodu i o. Ja też muszę chyba się nauczyć murować i też będę jak mój majster. To będę wszystko na wszystkich wołał i czekał. A nie, tylko przynieść, podej, pozamiotej. Tylko tam toczki dobrze umyj. No widzicie, tylko krzyczy na mnie, żeby wszystko myć. Kto by chciał mieć takiego szefa? Żebyś mi się nie spił przez weekend, żebyś w poniedziałek przyszedł trzeźwy do pracy. Szef już nie pierdoli, przyjdę trzeźwy. Weekend, nareszcie. Ale zachlam mordę. Ha, ha, ha. Słuchajcie, jak wam się podobał odcinek o majstrze i jego Rafale, który jest jego pomocnikiem, to tam zostawcie łapkę pod linkiem, to może coś jeszcze kiedyś nagram. Także cześć ludzie, do następnego. Pozdrowienia dla wszystkich jeszcze raz.